Otwieram 25. sesję Rady Gminy Szczytowo. Stwierdzam, że w obradach udział bierze 14 radnych. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Kto jest za przedstawionym porządkiem obrad? 14 radnych jest za przedstawionym porządkiem obrad. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z 23 i 24 sesji Rady Gminy Szczytowo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem obu tych protokołów? 14 radnych jest za przyjęciem protokołu. Przechodzimy do punktu 4. Przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach. Nie było interpelacji. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie wójta gminy w działalności między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. Wysoka Rado, szanowni państwo, dzisiejsza sesja, ostatnia porządkująca ten rok. Zamierzone zadania, jeśli chodzi o inwestycje. Jeszcze, tak jak mówiłem, w błysku trwają prace, ale myślę, że jeszcze zakończymy, porozliczamy to. Ten rok, tak jak wiecie, był trudny i nie tylko może w sprawach inwestycyjnych, bo też mieliśmy problemy, ale też w sprawach kadrowych urzędu. Bo wiecie państwo, że jest kilka nowych osób tutaj ze zmiany. Powiem, że jeśli to się zaczęło tak od marca, to byłem trochę też tym wszystkim zaniepokojony, bo jednak osoby, które no wiadomo są młode, muszą rodzić, ale odeszły takie osoby takiego działu finansowego, takie filary i później, żeby ktoś przyszedł i objął te zadania, to też nie jest tak łatwo i nieraz może ktoś tam z boku patrzy, a to, że ta osoba jest, czy ta, jak podkreślam, szanowni państwo, praca w urzędzie, jeśli chcecie być dobrym pracownikiem, to nie jest łatwa. I tu myślę, że nawet ostatnie lata, czy ostatnie też miesiące, że jeśli osoby, które chcą przyjść do urzędu i powołany jest komisja i zespół, która te osoby zapytuje, to w niektórych przypadkach to powiem państwu, że mają po dwa czy po trzy kierunki ukończone, ale taki pracownik to myślę chyba, żeby to się zmieniło. Ale naprawdę niektórych podstawowych rzeczy, żeby nie wiedzieć, to później trudno jest no, powierzyć te zadania. A jeszcze jest taka sytuacja, jak wiecie, że te zastępstwa, które mówię, to nie jest tak, że ktoś była pani na przykład w ciąży i jest sytuacja pandemii, odchodzi i nie ma za bardzo co tej osoby wprowadzić. I ta osoba wiele razy było tak, że albo na innej gminie się zchorowała, albo też pracownik, ale to nie jest taka sytuacja, że jak na przykład ktoś przyjdzie na staż i pół roku patrzy się, uczy i już mniej więcej coś tam z tych rzeczy łatwiej, a gdy przychodzą to nowe osoby, to jest problem. U nas mieliśmy ten komfort trochę, że dwie osoby, które to były na stażu akurat rok wcześniej i akurat te osoby jesteśmy zadowoleni, bo naprawdę, czy to pan sekretarz jest osobą zewnętrzną, nie w ogóle nie kojarzoną, to są osoby, które na przykład i w tych konkursach czy coś to wypadają dobrze, ale to też jest tak, jak to teraz podkreślacie, to wychodzi już od szkoły podstawowej, studiów i tak dalej, bo jeśli te osoby w szkole podstawowej jeździły gdzieś tam na olimpiady i na przyjazdy tego, to naprawdę niedużo im trzeba pokazać czy nakierować i one robią to dobrze. Ale w niektórych przypadkach były też osoby, które przyszły tydzień czy coś popracowały i był płacz, że po prostu no, dalej nie będą czymś chciały. Nie było sobie nie rado.
Także mówię, praca w urzędzie, zależy jakie to jest stanowisko, ale szczególnie jeszcze tu dział finansowy, ale i nie tylko, bo teraz i referat rolnictwa, jak wiecie, też się nam to trochę rozsypało, bo pani Agnieszka przeszła na kierownika, Ewa Cichocka odeszła, bo wyszła za mąż i po prostu inną pracę i praktycznie w tych osobach, gdzie tam cztery osoby siedzą, to jedna osoba została Rybka Pilarska, która jest jakimś doświadczeniem, a cztery osoby, trzy osoby są nowe. A tam są też takie działki, jak na przykład zamówienia publiczne, gdzie teraz wszystko wchodzi już elektronicznie od stycznia. Kolejna sprawa, ochrona środowiska. Jak wiecie, wszystkie te protesty, co się dzieje na Dzikim Boże, to wszystko przechodzi przez te stanowisko. Ona już na przykład 2 czy 3 lata z tymi problemami miała do czynienia. A teraz, gdy ktoś przyjdzie nowy, ona gdzieś jest w Łodzi, nie jest też w stanie pewnych spraw powiedzieć. I tak jak mówię, jeśli ktoś nie przyłoży się do tego dobrze, albo nawet nie nadzoruje się pomocy, gdzieś tam nie będzie tego, to uważam, że będzie niełatwe, bo wiecie, tam czy będzie decyzja nasza pozytywna, czy negatywna, to będą odwołania. To prowadzą też firmy zewnętrzne, wszystkie te procedury, jak wiecie. I jeśli będzie jakiś tam błąd zrobiony, to każdy to wykorzysta. A jak wykorzysta, to zarówno pracownikowi wytknie, jak i wójtowi wytknie, czy pozostałym pracownikom, bo tak to się będzie odbywać. I myślę, że jakoś ten rok zakończymy i dalsze te procedury będą szły i mówię, z tych nowych pracowników, co mamy, uważam, że już te 8 miesięcy czy 9 przepadnęły i tu już myślę, że jakoś sobie będziemy radzić, ale mówię, nieraz jest tak, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, no żeby chciał pracować czy coś, tylko później mówię, gdy jest nabór i później się okazuje, że zespół, który to prowadzi i się nie wie nawet na jakich ustawach te stanowisko ma pracować, czy coś, czy pracownik, no to jest trochę nie bardzo. Bo to też nie jest tak, że ja też wolę pracownika, czy mówię, było do finansów, czy tu do administracji, żeby to był osoba z wykształceniem w podobnym kierunku, żeby to nie był pedagog, bo mówię, pedagogikę dużo osób kończy i są i dobrzy pedagodzy i różni, ale mówię, to nawet nie mają nieraz osoby pojęcia, jak wygląda pismo urzędowe. To taka jest prawda. I nieraz, wiecie, skończenie studiów to wiemy, jak to się może nieraz odbyć. I żeby być później dobrym pracownikiem, to naprawdę trzeba tego chcieć. A nie każdy też, bo jak wiecie, jak ktoś przyszedł do mnie i mówi, czy prawdę wójt mówił, że za najniższą krajową będzie pracowała rok czy tego, no to prawdę wójt mówił, bo takie są warunki i nikt u nas nie zarabia, to nie tylko u nas, bo porównując tu samorządy, wiecie, jakie jest zamożność samorządów i takie są płace. Nie możemy się porównywać, nie wiem, do Warszawy czy do większych samorządów, bo wynagrodzenie jest dużo większe. I u nas pracownik po, nie wiem, 12 latach będzie zarabiał 3,5 tysiąca brutto. To jeśli ktoś jest magister, inżynier w podziemnych studiach i 2,5 tysiąca, czy ileś zarabia miesięcznie, no to też jest trochę przykro, nie? Bo przyjdzie tak, że teraz po podwyżkach najniższych to 2,5 tysiąca będzie miała sprzątaczka. I przychodzi pracownik po studiach i będzie miał 500 zł mniej od sprzątaczki, bo ona będzie miała staż pracy i wszystko. I tak, takie są realia. Także tu mówię, myślę, że jakoś się to wszystko zakończy, ale trochę nas to zaskoczyły, bo tak jak myśleliśmy, że czy Ewa, czy właśnie tutaj, że ten wydział będzie trochę mocniejszy, to no ale przecież gdy chce być za mąż, dostała pracę, to musi nie trzeba utrudniać się, bo był to naprawdę dobry pracownik i jeśli chodzi o znajomość przepisów i ten to mówię, no ona była też po kierunkowym wykształceniu, ale był to dobry pracownik. Także myślę, że ten rok już się tak zakończy, te wszystkie sprawy się poukładają i od nowego roku będziemy zarówno w tych sprawach i kadrowych, i inwestycyjnych dobrze z sobą współpracować. Tak jak podkreślam, inwestycje myślę, że
na ten rok, które są planowane, tak, zakończyliśmy i w kolejnym roku będą też wykonywane. Panie skarbnik to wszystko pozamykają, myślę, porozliczają. Jest to problem, bo mówię, tak jak czy do Urzędu Marszałkowskiego jechałem, czy coś, to jest tak, nie jest tak jak poprzednio. Teraz to przychodzi elektronicznie, przez ten są jakieś uwagi, elektronicznie też są wnoszone i to jest utrudnienie, bo to mówię, nie odbywa się tak, jak to powinno, jak to było poprzednio, że można było sobie coś wyjaśnić, nawet jechać i tam dokumenty, czy to były suszą czy innymi, to pan sekretarz też jeździł na miejscu, było tak, że można było zweryfikować. A teraz no jest to, że wszystko pracuje zdalnie i tak jak czy te decyzje niektóre Wody Polskie, czy to czekamy 3-4 miesiące, bo odsuwany jest termin po prostu i tak to się właśnie. Także tylko ta decyzja powiatowa nie wyszła, wydało jakieś pismo wyjaśniające, jeśli chodzi o tą drogę w Szczutowie. No zmieniły się władze, ma tam być doprojektowany ten kolektor, to zobaczymy, bo teraz też, jak wiecie, jak powiedziałem, że teraz gdy oni są to doprojektować, to prawdopodobnie będzie to trwało minimum z pół roku, zanim oni to doprojektują i uzgodnią, bo musi być wpływ do jeziora, kiedy zanim uzgodnią wszystkie decyzje, to nawet mówił, że do roku czasu może potrwać. A dopóki nie mamy dokumentu, bo tak jak w tym roku, gdybyśmy nie byli wprowadzeni w błąd, że ta dokumentacja jest pełna, no to byśmy byli zrobili co inne, nie na przykład jakiś inny odcinek, a po prostu tak to się stało, jak się stało. Jakieś wyjaśnienie jest, jakieś przeproszenie, bo tam pani Ania zaznaczała, że trzeba, no to była sytuacja taka, że oni nie uzupełnili wniosku, bo to w lutym się działo, nie uzupełnili wniosku. Teraz przysłali kolejny wniosek z przeprosinami i nowy wniosek i to będzie jakby w tym wniosku sprawy załatwione. Ale mówię, ta praca w tym ostatnim roku to nie była nic pod lesem, były uwagi i tam z Zbyszek Jarkowski nieraz, no to droga do Maruszyna też jest na przykład wyjaśnienie, że pobocza zostały uzupełnione na wiosnę i w tej chwili nie ma konieczności, żeby było, takie jest odpowiedź z dróg powiatowych, bo była droga Szczytowo-Wójt, no to uzupełniają, a na Maruszyn jest odpowiedź taka, że to było, przegląd był wiosną, było uzupełnienie i teraz nie ma takiej konieczności. Także, no tak to przebiega, może teraz jakaś nowa władza, może będzie lepsza ta współpraca, oby tak było i obyśmy też, bo też to jest dobra wola gmin, że dokładają do powiatów po 50% do każdej inwestycji, zarówno w projektach, jak i w wykonaniu. I bo to na naszym powiecie tylko z tego co wiem, bo sąsiednie powiaty to trochę mniej dokładają, jest tam 30% przydów. Ale myślę, że to może się poprawi i będziemy też Szczutowo też tam na tą drogę, bo to mówię, jest trochę komiczne, że zapłaciliśmy za dokumentację, a inwestycja nie zostaje zrealizowana. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Informacja sekretarza gminy o działalności Urzędu Gminy między sesjami. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Ostatnią informację składałem 20 listopada. Trochę więcej jak miesiąc upłynęło w tej sesji. I chciałem się z Państwem podzielić tymi bardziej istotnymi informacjami, które dotyczą funkcjonowania urzędu oraz spraw naszych mieszkańców. Proszę Państwa, wykonując uchwałę Rady Gminy w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki 91 w Modrzewiu, chciałem Państwa poinformować, że została wykonana już wycena. Jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w BIP-ie i na tablicy o przeznaczeniu tej działki do sprzedaży. Upłynął, w ostatnich dniach upłynął okres 6 tygodni zamieszczania tej informacji i będziemy w najbliższym czasie ogłaszać przetarg. Od ogłoszenia przetargu do samego przetargu musi upłynąć co najmniej 30 dni, także myślę, że pod koniec stycznia sfinalizujemy sprawę. Dla Państwa wiedzy, wartość, cena wywoławcza tej działki oszacowana została na poziomie 40 tysięcy złotych. Przypomnę, że to jest powierzchnia 90 arów, 35 arów jest w czwartej klasy, 55 arów w piątej klasy. Osoby, które były zainteresowane, zgodnie z naszym zobowiązaniem,
to znaczy wnioskodawca oraz obecny użytkownik bezumowny zostaną powiadomieni, także będą mieć jak najbardziej prawo do przystąpienia do przetargu. Proszę Państwa, ja informowałem na ostatniej sesji, że już ćwic rolny zakończyliśmy, natomiast w tej chwili kończymy rozliczenie, ponieważ nie jest tajemnicą, że na funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego Urząd Statystyczny przeznaczył środki klasyfikacji na dodatki spisowe, na nagrody spisowe i na wydatki rzeczowe. Natomiast zadziała się bardzo taka nieprzyjemna sprawa, mianowicie osobą, która odpowiadała za cały spis, za przeprowadzenie spisu, jest gminny komisarz spisowy, a tym gminnym komisarzem spisowym z mocy ustawy jest pan wójt. I była korespondencja tam około 10 grudnia, że można rozdysponować te nagrody spisowe do takiej, takiej kwoty, zablokować kwotę. My odczytaliśmy to w ten sposób, że w najbliższym czasie po prostu zostanie, ponieważ my jesteśmy dysponentem tych środków. Te środki zostały przekazane na nasz rachunek bankowy. Czekaliśmy na pismo z Urzędu Statystycznego, od wojewódzkiego komisarza spisowego o przyznaniu środków dla gminnego komisarza, bo tak stanowi ustawa. Natomiast nasze rozczarowanie, kiedy dostaliśmy pismo, że te pieniądze nie zostaną zadysponowane, proszę zwrócić się na rachunek, z którego zostały przekazane. I tu jest taka trochę kontrowersja. My mamy obowiązek wykonać to, natomiast takich rzeczy się nie robi. Tym bardziej, że od 1 kwietnia przyszłego roku będzie powszechny spis ludności mieszkań, gdzie też z mocy ustawy wójcie z gminnym komisarzem spisowym. Nie wiem, kogoś w ogóle wyobraźnia opuściła, bo nie wierzę, żeby po takim incydencie wszyscy wójtowie zdecydowali się, żeby powołać gminne biuro spisowe, żeby brać odpowiedzialność i tak dalej. Mogli powiedzieć od razu w założeniu, że nie ma dodatków spisowych, nie ma nagród spisowych, ten spis by się odbył. Natomiast jeżeli środki są, a teraz je się zabiera, tłumacząc to bardzo tak dziwnie, to decyzję tego się nie da zrozumieć. Proszę Państwa, trwają prace dotyczące postępowania administracyjnego w przedmiocie tych uciążliwych inwestycji. Państwo doskonale wiecie, o jakie inwestycje chodzi. Niemniej jednak żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, ponieważ jeszcze czekamy na uzgodnienia, czekamy na uzupełnienia. Po raz trzeci Wody Polskie wystąpiły o uzupełnienie raportu. My jesteśmy w tym wypadku pośrednikiem, bo jeżeli Wody Polskie wzywają do uzupełnienia raportu, to my mamy obowiązek wezwać inwestora do uzupełnienia tego raportu o te elementy, o które oni wnoszą. Także to nie wynika z naszej złej czy dobrej woli. Niemniej jednak, dopóki nie ma uzgodnień, postępowanie w tym czasie jest zawieszone. Rozstrzygnięć nie ma. W sposób ciągły prowadzimy obsługę mieszkańców. Ja przypomnę tylko, o tym już wspominałem, bo bardzo dużo mamy wniosków o wymianę dowodów osobistych, bądź w związku z tym, że ktoś uszkodził dowód albo zagubił, jest możliwość występowania o dowody z warstwą elektroniczną. To się materializuje, bo sporo osób już o to wnosi. To oczywiście nic nie kosztuje, natomiast są pewne już takie aplikacje, z których żeby korzystać, to trzeba się posługiwać albo profilem zaufanym, albo podpisem kwalifikowanym, albo dowodem z warstwą elektroniczną. Ja wierzę w to, że to w pierwszej kolejności osoby młodsze, bardziej takie odważne będą o to występowały, chociaż to nie jest regułą. Można przy składaniu wniosku zaznaczyć, że jest warstwą elektroniczną. Będąc jeszcze przy Urzędzie Stanu Cywilnego, ponieważ to stanowisko obsługuje zarówno Urząd Stanu Cywilnego, jak i dowody osobiste, no wiecie Państwo, ze względu na ten stan widzimy, jak nam znów ubywa mieszkańców, ponieważ sporo zgonów odbywa się w miejscach zamieszkania, czyli właściwość jest taka, że akty
zgonu są sporządzane w Urzędzie Stanu Cywilnego u nas w Szczutowie. Tak dla Państwa ciekawości nawet, średnio w Polsce umierało tak corocznie 330 tysięcy, do tej pory już około 420 tysięcy, czyli można sobie domówić, co jest powodem tego nagłego wzrostu. Niemniej jednak staramy się obsługiwać na bieżąco, nawet był taki moment, bo wiecie Państwo, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego to jest jedna osoba, która ma obowiązek tylko i wyłącznie pracować przy pomocy aplikacji, do których są dostępy kodowane i tak dalej. Na szczęście nas nie dotyczy ta sprawa, w ogóle nie dotyczyła. Pani Agnieszka czuje się dobrze i wykonuje te wszystkie sprawy, ale były już takie zawirowania, że w niektórych urzędach nie było komu obsługiwać interesantów, bo na przykład w kwarantannie był kierownik i wtedy nawet była taka interpretacja, że można tą właściwość jakby zmienić i inny urząd mógł obsługiwać. Proszę Państwa, przypomnę też, ponieważ może będzie w przyszłości większe zainteresowanie jeszcze niż teraz, ale w dalszym ciągu jest osoby, które zamierzają skorzystać z tego programu Czyste Powietrze, to muszą w tej chwili dostarczyć zaświadczenie o dochodach. Te zaświadczenia wydawane są zgodnie z właściwością i upoważnieniem Pana Wójta przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak, żeby ktoś Państwa o to pytał, to jest miejsce, w którym to zaświadczenie można uzyskać. Jesteśmy zaangażowani mimo woli też w dwie takie inwestycje, to znaczy jeśli chodzi o Nexerę i budowę sieci światłowodowej, to miała korespondencja o uzgodnienie zajmowania niektórych, myślę, że tu w najbliższej sesji Rada Gminy będzie też angażowana, żeby zajmować stanowisko. Ale też jeśli chodzi o budowę drugiej nitki gazociągu, w tej chwili marszałek do nas wystąpił, ponieważ marszałek jest organem właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych. Taka firma Geopol, którą zakontraktował PERN, prowadzi te sprawy i oni z upoważnienia PERN-u do marszałka wystąpili i przyszły wnioski o uzgodnienie projektu tych prac geologicznych. Ponieważ ta inwestycja jest liniowa, więc dotyczy zarówno naszych nieruchomości, jak i nieruchomości, których są właścicielami osoby fizyczne. Natomiast nasza rola sprowadza się do uzgodnienia, natomiast nie ma określonego zakresu, pod jakim względem. Proszę Państwa, to są te sprawy, które w mojej ocenie są istotniejsze, o których Państwo powinniście wiedzieć. Jeszcze informacja taka, że działaliśmy w takim ograniczonym trochę zakresie, w sensie, że trochę dłuższy czas pracy mieliśmy. W związku z tym, że ta epidemia nie ustępuje, niemniej jednak zdecydowaliśmy tutaj, żeby otworzyć urząd. No, upraszamy, żeby każdy stosował się do tych informacji, czyli do zakrywania ust, nosa, jak przychodzi, czy do dezynfekcji rąk, ale już to wyjście główne jest uruchomione. Spróbujemy pracować w tym układzie takim, żeby jak najmniej problemów stwarzać naszym klientom. I Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ ten rok dobiega końca, a mam możliwość tutaj na forum Rady Gminy, chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników za współpracę, którą mieliśmy przyjemność z Tobą odbywać w tym mijającym roku. Proszę Państwa, chciałem podziękować za wzajemne poszanowanie, za tolerancję, za znajdowanie wspólnego języka, za nazywanie nieraz spraw po imieniu i definiowanie pewnych problemów, które wspólnie udawało nam się rozwiązywać. Przy tej współpracy
Darzyliśmy się zaufaniem i wierzę w to, że ten rok nadchodzący będzie cechował nas tymi wszystkimi wartościami, które tutaj przytoczyłem. To jest bardzo ważne, żeby ta współpraca i to wzajemne zrozumienie występowało na wszystkich szczeblach. Ponieważ w ostatnim czasie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej taką ankietę przesłała do sekretarzy i nieraz człowiek obojętnie, przechodzi obojętnie koło pewnych spraw, uważa, że to są normalne rzeczy, niemniej jednak tam się pojawiały takie pytania i sugestie odpowiedzi, jak wygląda współpraca na styku organ wykonawczy, organ stanowiący, czy organ stanowiący i urząd gminy. Proszę Państwa, uważam, że dzięki tym wszystkim wartościom, które tam tutaj przyświecały, udało się wykonać pewne rzeczy, o których nawet w najśmielszych oczekiwaniach nieraz nie myśleliśmy, że tak szybko się mogą te rzeczy zmaterializować. Były to, co Pan Wójt wspomniał wcześniej, ku temu te sprzyjające warunki, chodzi mi o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i to aplikowanie było tak trafne, że generalnie wszystkie wnioski, które składaliśmy, kończyły się powodzeniem. Wiadomo, że to jest dla mieszkańców i do tego, żeby te zbiorowe potrzeby zaspokajać. Niemniej jednak przynosi to pewną satysfakcję zarówno Państwu, jak i każdemu z nas, bo w sumie to żyjemy i dla ludzi i sprawami ludzi. I dla nich jesteśmy i to w zasadzie przy każdej okazji staramy się podkreślać na spotkaniach z pracownikami, że my mamy pracę też dzięki temu, że mamy dla kogo pracować. Dlatego też jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować za tą współpracę i życzyć, żeby ona towarzyszyła nam na przez cały nadchodzący rok i w kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową numer 14/110/2019 na rok 2020. Panie Kamil, bardzo proszę za króciutko. Proszę Państwa, jeśli króciutko, najistotniejsze sprawy, na które należy zwrócić uwagę, to są zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest to zmniejszenie o 5800 zł. Kolejna sprawa to są dochody pochodzące z opłat gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmniejszenie o 57 600 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Zmniejszenie o 184 000 zł. I kolejna sprawa, na którą uważam, że należy zwrócić uwagę, są to zmniejszenia środków przeznaczonych na inwestycje. Przebudowa drogi gminnej Stara Wola-Dzikibór, zmniejszenie o 15 920 zł oraz zmniejszenie środków w kwocie 201 920 zł 70 groszy na przebudowę drogi gminnej Grabal-Cisza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Czy Pani uchwala? Uchwała Rady Gminy Chrupowa z dnia 30 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę budżetową nr 14/110/2019 na 2020 rok. Rada Gminy Chrupowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Chrupowa na rok 2020 nr 14/110/2019 Rady Gminy Chrupowa z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody z budżetu o łączną kwotę 734 537 zł 77 groszy.
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 654 459 zł 89 groszy. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26 643 361 zł 89 groszy. Punkt pierwszy. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 164 361 zł 77 groszy. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 84 283 zł 89 groszy. To jest do kwoty 22 313 924 zł 36 groszy. Punkt drugi. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 570 176 zł. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 570 176 zł. To jest do kwoty 4 329 437 zł 53 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr 14 łamane przez 110 przez 2019 na 2020 rok. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 488 349 zł 67 groszy. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 408 271 zł 79 groszy. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 164 842 zł 74 groszy. Punkt pierwszy. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488 349 zł 67 groszy. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 190 431 zł 9 groszy. To jest do kwoty 21 657 125 zł 11 groszy. Punkt drugi. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 217 840 zł 70 groszy. To jest do kwoty 5 507 717 zł 63 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr 14 łamane przez 110 przez 2019 na 2020 rok. Paragraf drugi. W paragrafie 9 w uchwale budżetowej nr 14 łamane przez 110 przez 2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody w kwocie 45 100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 258 zł 55 groszy na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej nr 14 łamane przez 110 przez 2019 na 2020 rok. Paragraf 3. Paragraf 10 w uchwale budżetowej nr 14 przez 110 przez 2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody pochodzące z opłat gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 585 tysięcy oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 677 772 zł. Paragraf 4. Paragraf 13. W uchwale budżetowej nr 14 łamane przez 110 przez 2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody pochodzące z wydatków z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 195 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 195 zł. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr 14 łamane przez 110 przez 2019 na 2020 rok. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczudowo. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Głosujemy imieniem. Zgoreczka. Mila. Za. Domin Barbara. Za.
Duda Wojciech. Za. Dziadkowski Zbigniew. Za. Żywiński Zdzisław. Za. Komorowska Anna. Za. Kopciński Zbigniew. Za. Kopciński Marek. Za. Kowalski Marek. Za. Maśka Adam. Za. Piankowski Ryszard. Za. Kwiarski Stanisław. Za. Poczwartowski Marek. Za. Rzadkiewicz Piotr. Za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej programu finansowego gminy Sutowo. To było omawiane na komisjach, ale bym bardzo prosił panią oskarżyć. Uchwała Rady Gminy Sutowo z dnia 30 grudnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sutowo. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sutowo na lata 2021-2035. Zgodnie z załącznikiem nr 1, kawaleryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej z załącznikiem nr 2, wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta. Punkt pierwszy. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt drugi. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Sutowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt trzeci. Zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Punkt czwarty. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3. W związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą w wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, w szczególności do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, wspólnym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikająca z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programu. Paragraf 3. Uchwala się uchwałę nr 14/110/2019 Rady Gminy Sutowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sutowo na lata 2020-2035. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Proszę państwa, odczytam państwu wniosek wójta do przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sutowo na lata 2021-2035. Dokonana w oparciu o ponowną analizę. Uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sutowo dokonuje się następujących zmian.
Paragraf drugi. Otrzymuje brzmienie. Upoważnia się wójta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt drugi. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Żytowo-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt trzeci. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć jest określone w artykule nr 2 do uchwały. Punkt czwarty. Dokonania zmian limitów zobowiązań i wypłaty wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego. Z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 10 ust. 1 punkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Poczytam jeszcze opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 361 z 2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 9 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Szczytowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczytowo. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 artykuł 19 ust. 2 i artykuł 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykuł 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Przewodnicząca Ewa Dziarnowska, członkowie Romana Ignasiak, Agnieszka Małkowska. Uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie przedłożony przez wójta gminy Szczytowo projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczytowo. Paragraf drugi. Odrzut uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego w dniu 16 listopada 2020 roku z zarządzaniem numer OR00524-2020 wójta gminy Szczytowo dnia 13 listopada 2020 roku. Projekt wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi określone w artykule 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Okres sporządzania projektu WPF obejmuje lata 2021-2035. Spełnia wymogi artykułu 227. Twierdzą zgodnie pomiędzy projektowaną WPF części dotyczącej 2021 roku i projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wymaganym artykuł 229. Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. I tak zgodnie z artykułem 242 wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Projekt uchwały spełnia wymogi w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie artykułu 228-232 ustęp 2 UFP. Począwszy od 2021 roku, jak i w latach następnych objętych projektem WPF, spełnione są relacje w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia liczonego zgodnie z artykułem 243 UFP. Niemniej jednak skład orzekający wskazuje, iż w roku 2023 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
do planowanych dochodów bieżących kształtuje się blisko dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań i wynosi 5,68% przy dopuszczalnym limicie wynoszącym 6,66%. W związku z powyższym wskazana jest potrzeba monitorowania wskaźnika spłaty zobowiązań. Mając na uwadze powyższy skład orzekający, postanowił jak w sentencji uchwały. Dziękuję. Będziemy głosować przez podniesienie ręki. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Pana Wójta? 14 radnych jest za przyjęciem wniosku. Następne głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14 radnych jest za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Proszę bardzo, Pani Radna. Proszę Państwa, w roku 2021 przyjmuje się dochody w kwocie 20 614 507,92 zł i w całości są to dochody bieżące. Planuje się wydatki w kwocie 20 986 558,26 zł, z czego wydatki majątkowe 674 233,29 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to nasze wydatki składają się dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną powiatowi sierpeckiemu, na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Sykowo 300 000 zł, dofinansowanie zakupu radiowozu 110 000, dofinansowanie również w kwocie 10 000 zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kolejna kwota 50 000 to jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miejscowości Szkutowo. Przebudowa drogi gminnej Dąbkowa Parowa Wizno 104 233,29 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mogrzewie 130 000. Przebudowa drogi gminnej w Podlesie Gminno 70 000. Planuje się przychody w kwocie 1 065 250,34 zł, czego wolne środki 877 000, wpłata udzielonych pożyczek 84 017,05 zł. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 104 233,29 zł. Planowane są rozchody w kwocie 693 200 zł, z czego wpłata kredytów 613 000, wpłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80 200 zł. Planuje się kwotę 41 877,52 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 41 277,52 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 621 000, a na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami 842 tysiące i 100 zł. Najwyższe wydatki bieżące są planowane w rozdziale rodzina w kwocie 6 742 777 zł. Kolejne co do wielkości wydatki bieżące to kwota 6 687 196 zł 95 groszy w dziale oświata i wychowanie, gdzie subwencja oświatowa stanowi kwotę 3 403 623 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 372 050 zł 34 grosze i pokrycie będzie wolnymi środkami i przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odczytamy teraz projekt uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa na rok 2021 Rady Gminy Szczytowo z 30 grudnia. Rada Gminy uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu w wysokości 20 614 507 zł 92 grosze. Z tego bieżące punkt pierwszy bieżące w wysokości 20 614 507 zł 92 grosze. Punkt drugi majątkowe w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wydatki budżetu w wysokości 20 986 558 zł 26 groszy. Z tego bieżące w wysokości 20 312 324 zł 97 groszy. Majątkowe w wysokości 674 233 zł 29 groszy zgodnie z załącznikiem R2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. W budżecie tworzy się rezerwy. Ogólną w wysokości 22 tysiące, celową w wysokości 60 tysięcy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf czwarty. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć dwóch PF realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 372 050 zł 34 grosze, który zostanie pokryty. Punkt pierwszy. Wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 267 817 zł i 5 groszy. Punkt drugi. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104 233 zł 29 groszy. Paragraf 6. Przychody budżetu w wysokości 1 065 250 zł 34 grosze. W tym wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy 877 tysięcy. Punkt drugi. Spłata udzielonych pożyczek 84 017 zł 5 groszy. Punkt trzeci. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 104 233 zł 29 groszy. Rozchody budżetu w wysokości 693 200 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 613 tysięcy, pożyczek z WOŚ i GW 80 200. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na
Punkt pierwszy. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy. Paragraf 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Ustala się dochody w kwocie 41 877 zł 52 grosze z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41 277 zł 52 grosze na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Ustala się dochody pochodząc z opłat gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 621 tysięcy oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 842 tysiące 100 zł. Paragraf 11. Dotacje. Punkt pierwszy. Podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury. Punkt drugi. Celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektorów finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 12. Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 13. Ustala się dochody pochodzące z wpływów i tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2000 oraz wydatki na finansowanie zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2000. Paragraf 14. Otrzymuje brzmienie. Upoważni się wójta punkt pierwszy do zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w paragrafie 7 punkt 2. Do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych. Punkt trzeci. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do wykonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia do stosunku pracy. Punkt czwarty. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania posiedzeń w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planów wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunków pracy. Punkt piąty. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Punkt szósty. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w stosunku pracy. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza sądzicowi gminy. Paragraf 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tapicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytowo. Dziękuję bardzo. Odczytamy teraz uchwałę Regionalnej Izby Rachunkowej Zarządzania. Uchwała numer PL362. 2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Szczytowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetu na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: przewodnicząca Ewa Dziarnowska, członkowie Romana Gnasiak, Agnieszka Małkowska. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie przedłożony przez wójta gminy Szczytowo projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Paragraf drugi. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawy w terminie 14 dni
od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 17 listopada 2020 roku z zarządzaniem wójta gminy Sztutowo z dnia 13 listopada 2020 roku. W dniu 7 grudnia 2020 roku wójt gminy przedłożył dodatkowe wyjaśnienia do projektu uchwały budżetowej. Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano a. dochody w wysokości 20 614 507,92 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 20 614 507,92 zł, dochody majątkowe w kwocie 0 zł. Wydatki budżetu w wysokości 20 986 568,26 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 20 312 324,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 674 233,29 zł. Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w wysokości 372 050,34 zł, który stanowi 1,80% planowanych dochodów na 2021 rok. Deficyt powyższy zostanie sfinansowany przychodami przychodzącymi z wolnych środków w kwocie 267 817,05 zł, przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunki bieżącym budżetu wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w obrębach ustawowych w kwocie 104 233,29 zł. Zaplanowane źródła finansowania deficytu budżetu są zgodne z artykułem 217 ust. 2 punkt 6 i 8 cytat ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody w wysokości 1 065 250,34 zł oraz rozchody w wysokości 693 200 zł. W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody z tytułu opłat kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w innym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w innym programie przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wyżej wymienione rezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów. W załączniku do projektu uchwały budżetowej zamieszczono dotacje podmiotowe, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. W załączniku do projektu uchwały budżetowej zamieszczono plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych. Zachowane zostały zachowane zostały wymogi określone w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, to jest planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak sentencji uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Wysoka Rado, głosujemy najpierw wniosek pana wójta do przedłożonej projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Głosujemy imiennie. Zgoda jest kandydat? No.
Do mnie Barbara. Za. Duda Wojciech. Za. Dziakowski Zbigniew. Za. Żywiński Zdzisław. Za. Komorowska Anna. Za. Kopiński Zbigniew. Za. Kopieciński Marek. Za. Kowalski Marek. Za. Maśka Adam. Za. Jankowski Ryszard. Za. Pilarski Stanisław. Za. Poczwartowski Marek. Za. Rzadkiewicz Piotr. Za. Głosujemy również imiennie przyjęcie uchwały budżetowej. Zgorajska Lina. Za. Dominik Barbara. Za. Duda Wojciech. Za. Jankowski Zbigniew. Za. Żywiński Zdzisław. Za. Komorowska Anna. Za. Kopciński Zbigniew. Za. Kopciński Marek. Za. Kowalski Marek. Za. Maśka Adam. Za. Jankowski Ryszard. Za. Pilarski Stanisław. Za. Poczwartowski Marek. Za. Żabkiewicz. Za. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę.